To już drugi raz dla nas, a 13 dla rodziny naszych przyjaciół, jak na nasz zimowy wypoczynek udajemy się do włoskiego regionu Trident, zwanego Trentino. Wyruszając z Kaszub mamy do pokonania 1400 km. Ośrodek narciarski Val di Fiemme znajduje się w północno-wschodnich Włoszech i obejmuje południowe pasmo Alp Wapiennych zwanych Dolomitami. Ten jeden raz w roku porzucamy nasz dom na kółkach i nocować będziemy w położonym w Cavalese hotelu Des Alpes. Cavalese to mała miejscowość w górach południowego Trydentu, położona niedaleko Bolzano na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Miasteczko to jest zlokalizowane pomiędzy trzema głównymi ośrodkami narciarskimi Doliny Val di Fiemme, zwanej po polsku Wzgórzami Płomieni, a to za sprawą kształtu i koloru gór, które w świetle południowego słońca przypominają płomienie. Skipas obejmuje 5 ośrodków narciarskich i 140 km tras zjazdowych. My podczas tego wyjazdu korzystaliśmy z 3 tych ośrodków narciarskich, a mianowicie z ośrodka w Pampeago, ośrodka Alpe Lucia i ośrodka zlokalizowanego w Cavalese, gdzie jeździliśmy nocą. Tyle tytułem wstępu, zapraszam do obejrzenia wrażeń na gorąco. No, może tym razem nie na gorąco, a na śnieżno. Ciocia Karol, ciocia też ładnie uśmiechnie, pomacha. Tak jest. No. Gruba sekrączkę podniesie. Jest, dobrze. I nasza Zuzia. Pizze Innsbrucka. Powoli widać Alpę. Alpę tą niebieską z osi Alpę z dawnych czasów. Zobaczcie, jak fajnie się, jakie widoki się pojawiają przed nami. Już widać w oddali ośnieżone szczyty. No goni. Pięknie jest. Italia! Witamy Italię! Italia! Buonasera, buongiorno i wszystkie inne takie. No to my już jesteśmy we Włoszech. 13 raz, oby nie ostatni. Godzinę jedziemy w dół, od przełęczy jedziemy w dół. Gdzie tu śnieg? Nie wiem. Coraz cieplej, na termometrze w samochodzie mam 10,5 stopnia w tej chwili. Pełnia słońca. Gdzie my będziemy tu zjeżdżać? Właśnie odebraliśmy skipasy na cały tydzień. Tutaj, tu się odbiera na dwie skipasy. Osoby dorosłe, pokażę. I dwójkę dzieci na 6 dni skipas kosztował 733 euro. A teraz jedziemy już do hotelu. Tutaj też na tym stoku koło tych skipasów jest możliwa jazda nocna. I można jeździć do 22.30. Thank you.
Piotruś, było warto ci pojechać? Runia, Runia! Jesteśmy! Dobrze, czy wszyscy są? Idźcie tam! Pierwszego dnia jedziemy na rozgrzewkę do mniejszego ośrodka w niedaleko oddalonej Lusi. Wszyscy się już szykują. Przyjechaliśmy, ale nadal śniegu nie ma. Tam se kamperki stoją, o tam. Co stoją? Jedzie Zosia. Hej, hej, Karolka! Brawo! Zosia. Panie Michale! Jak to jest K120, jak na powietrzu leciałem? Dlaczego Włochy? Po części dla znakomitego jedzenia, które nie może się znudzić i zachwyca nas każdego roku. I co warto zaznaczyć, w odróżnieniu od Polski, we Włoszech ceny nie rosną wraz z metrami nad poziomem morza. That is almost nothing. Kolejne dni spędzamy w ośrodku Pampaego, z którego już na nartach zjeżdżamy na północ do oddalonego Oberegen i na wschód do Predazzo. Toki w tym ośrodku zadowolą najbardziej wymagających narciarzy, ale i ci mniej doświadczeni mogą udać się tu do licznych polskich szkółek narciarskich. Tonight,
Margherita, with lights and music on. I love it's made in the door. Przerwa, chwilowa przerwa w zjazdach. Musimy się zrelaksować trochę, dziewczyny, na słoneczku. Panie Michale. Ciężko, a Matrioszka tam odpoczywa. Syci się widokiem. Słoneczki. Ale ja sobie wziąłem teraz mapę na słoneczku. Masz ten patent! Masz ten patent! Dezynfekcjo, zobacz! Dezynfekcja, zobacz, oni ślinka piją! Kawaleze to przede wszystkim doborowe towarzystwo, no i czasem oczywiście trochę procentów. Like in a Dolce Vita, nobody else than you.